10 lat temu na mapie miasta Brodnicy rozpoczął działalność Hotel Stork. Oficjalne otwarcie hotelu odbyło się 1 czerwca 2013 roku. W czteropiętrowym obiekcie mieści się 31 pokoi, 5 sal konferencyjnych, sala fitness, jacuzzi oraz sauna. Funkcjonuje tu również dla gości hotelowych, jak i spoza hotelu restauracja serwująca dania kuchni polskiej. W ciągu minionej dekady w hotelu gościły takie gwiazdy jak Beata Kozidrak, zespół Demono i Piersi, Mrozu, Phil i Anna Popek. Jubileusz dziesięciolecia Storku uroczyście obchodzono 17 czerwca 2023 roku w sali konferencyjno-bankietowej hotelu. Piosenka zespołu Pektrus prowadziła nas w uroczystość dziesięciolecia hotelu Stork, której słowa nawiązują, że szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz. Marzeniami zbuduj przyszłość, swój własny los. Ja to całe życie czynię, czego wam i sobie życzę. A jest to 10 lat. 10 lat. Ja niestety nie miałam przyjemności z tatą pracować przez te 10 lat. Pracuję z nim 2,5 roku dopiero. Przyszłam do firmy w latach, które były bardzo ciężkie. Pandemia, wojna, a teraz niesamowita inflacja. No to nie są czasy, które sprzyjają nie wiadomo jakim sukcesom i nie wiadomo jakiemu spektakularnemu rozwojowi. Aczkolwiek z każdej trudnej sytuacji można wyciągnąć coś pozytywnego. Ja tak też miałam. Miałam okazję patrzeć na pracę mojego taty właśnie w tych trudnych czasach. Jak z odpowiedzialnością i z taką wręcz, no tak drastycznie, aż walczy o hotel, który był jego marzeniem. Ktoś kiedyś bardzo mądry powiedział, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. Dlatego też w tym miejscu chciałam tacie bardzo podziękować wraz z moim rodzeństwem, że miał tyle odwagi, by walczyć, że miał tyle odwagi, by marzyć i spełniać swoje marzenia. Bardzo dziękuję. No inaczej to wszystko wyglądało. Przybyłem na uroczystość gością. W krótkiej prezentacji przypomniano, jak powstawał hotel z przebudowywanego budynku. Wszystkich, którzy wspierali projekt i nadal ściśle współpracują z hotelem, uhonorowano okolicznościowymi statuetkami. Ale się bardzo cieszę, że powstał tak piękny obiekt. Obiekt, który funkcjonuje i który jest perełką miasta Brodnicy, powiatu brodnickiego. Ale tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie działalność Henia, gdyby nie działalność i pomoc jego rodziny i wsparcie. Serdecznie gratuluję. Życzę, żeby tych dziesiątek było jak najwięcej, no bo w życiu człowieka, drodzy Państwo, te 10 lat to jest spory okres czasu, ale w życiu firmy to jest ułamek. Ja się cieszę, jak patrzyliśmy na te zdjęcia, że Heniu, jesteśmy coraz młodsi i to jest najważniejsze. Wszystkiego dobrego. Firma ten trudny okres przetrwała, rozwija się i niech tak dalej będzie. Ku chwale zarówno miasta, jak i powiatu i tych gości, którzy tutaj znajdą zawsze otwarte serce i odpowiednie warunki, żeby ten nasz piękny powiat, miasto można było zwiedzić i żeby zostało, powiem, tych, którzy odwiedzają ten hotel, ale też i nasze piękne Pojezierze, nasze piękne miasto, żeby to zostało gdzieś głęboko w sercach, żeby tutaj wracali. Życzę wam nade wszystko wiary, własne siły i tego, abyście dalej z taką energią i pasją rozwijali swoje piękne przedsiębiorstwo. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, Henryk, jak pewnie wszyscy wiecie, od zawsze miał usmykałkę do biznesu, ale lubił również ryzyko. I myślę, że jest niewielu takich brodniczan, którzy podjęliby się takiego ryzyka i 10 lat temu w takim miejscu, w takim budynku otworzyliby hotel. Mógł to zrobić w zasadzie tylko Henryk. I to się udało. I tak jak pan burmistrz 10 lat temu życzył, aby ten hotel stał się wizytówką miasta, to myślę, że jesteśmy właśnie tego świadkami, że dzisiaj hotel Stork jest taką wizytówką.
Podczas uroczystości nie zabrakło także jubileuszowego tortu. Jedną z atrakcji dla gości był także pokaz tańca w wykonaniu zawodowych tancerzy, co zachęciło wszystkich do wspólnej zabawy.